żelazne, rura w rurę jednakie. Najlepiej połączyć je w trójkę, bo to zdaniem niektórych jest liczba magiczna, a co magiczne, jest piękne. A gdy łączyć je dalej, powstanie struktura heksagonalna. Doskonałość. I przestrzeń wypełni się rurami. To nie jest straszny sen hydraulika. To brytyjski pomysł na konstrukcję niezwykłych budowli, hal, magazynów, a może nawet kopuł nad obiektami mieszkalnymi. To propozycja nowej architektury. Egzotyka? Kpiny? A może sposób na wyrwanie się z naszego świata bezsensownego biegu za betonem, lepikiem, płytą, z rozpaczliwego poszukiwania resztek uzbrojonych terenów? Budownictwo, jakie jest, każdy widzi. A jakie być może? Tak, najpierw łączymy pręty w jedną całość, przekładamy przez ucho. Ty też, tak samo jak ja. No, o nie, tu mi nie pasuje. Czekaj, że z tej strony. O Jezu. Tak. Teraz, nowy pomysł? Teraz tak, teraz ty ze mną. No, ale to nie połączyłeś w jeden pręt, no. No jest. Dobrze, i teraz następne. W tym tempie to my to wybudujemy za 2 lata. I teraz wyginamy to w łuk. No. Zakładamy. O, do diabła. No nie, no. To nie ma prawa w ten sposób stać. No widzisz, bo to jest niestety tak, że zmontowanie takiej konstrukcji wymaga co najmniej doktoratu nauk technicznych albo potężnej wprawy, ale... Aha, wiem już, bo nie przełożyliśmy przez te uchwyty. Aha, czyli rozkładamy. No ale nie. Zasada jest trafna. Mają być 2 łuki i będzie konstrukcja. Tak, tylko widzisz, to wszystko jednocześnie wskazuje tezę, że budownictwo, o którym tak chętnie mówimy, zwykle obserwuje się przez produkt finalny jakby, prawda? Piękne budynki na papierze, piękne wizje na makietach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli popatrzeć na jego stronę praktyczną, to co widać? Myślę o tak zwanym środowisku budowy. Widać obowiązkowo glinę, obowiązkowo błoto, obowiązkowo kałuże, koniecznie betoniarka, gdzieś tam stojące dźwigi. I tak niestety dzieje się od czasu, kiedy tylko wymyśliliśmy tak zwane budownictwo w wielkiej skali. Nic nowego. Nie będzie nic nowego, póki będziemy kojarzyli plac budowy z tym, co zawsze nam się właśnie tym wydaje. A może parkan, być inaczej? Dźwig, bez betoniarek, bez dźwigów, bez plantowania terenu? Bezwzględnie tak. Wyobraźmy sobie nawet, możemy sobie wyobrazić nawet i taki plac budowy, którego praktycznie nie ma. Trzeba tylko zrobić jedno założenie, że uciekniemy od stosowania tradycyjnie znanych nam materiałów, cegły, pustaków, betonu i pomyślimy o czymś zupełnie innym. Był czas, gdy wierzyliśmy w ciężar, zwątpiliśmy i zaczęliśmy wierzyć w siłę. Pewny krok i ani cienia wysiłku. Nic dziwnego, na ramiona ciśnie ciężar tylko 32 kg. Dziwne, a może nawet niemożliwe, zaczyna się teraz. 7 mocnych przeprowadza test ostateczny. Nigdy dotąd w historii materiałów tak lekka konstrukcja nie wytrzymywała tak wielkiego obciążenia. Odpowiedź na pytanie, jak się robi rzeczy niemożliwe, nie jest wcale prosta. Po pierwsze, materiał. Wymyślono go już w latach 40. Szklane nitki okazały się lekkie i bajkowo mocne. W połączeniu z utwardzalną chemicznie żywicą nadawały się do produkcji kształtek. Na przykład rur o dowolnej długości. To jeszcze nie był koniec. Zbrojony szkłem materiał objawia swą twardą strukturę tylko wtedy, gdy siły działają wzdłuż włókien. W poprzek jest gorzej niż źle. Co gorsza, nie było sposobu na połączenie rur. Śruby wyrywały się jak ze sparciałego worka. Był więc dobry materiał, z którego nie dawało się zrobić dobrej konstrukcji.
węzłowym problemem, był więc problem węzłów. Idea narzucała się sama. Zakończyć każdą rurę metalowym uchwytem, przykleić. Był nawet pod ręką czarodziejski klej, ten, którego używa się w lotnictwie. Ale i tu szło jak po grudzie. Klej znakomicie trzymał, tyle że pod obciążeniem okazywało się, iż sam jest zbyt słaby. Kilka ton nacisku i puszczała warstewka kleju między metalem i rurą. I wtedy przypomniano sobie zasadę starych fachowców. Klej dobrze trzyma, gdy go nie ma. Więc posmarować i ścisnąć tak mocno, by wypłynął nadmiar. Technologia trochę się skomplikowała, ale już na pierwszy rzut oka było widać, że to jest to. Super rura z super końcem. Najsłabszy węzeł okazał się nagle najsilniejszym miejscem konstrukcji. Nawet 7 mocnych nie da rady. Zapewne mostu Łazienkowskiego z tego się nie zbuduje, ale niemożliwe jeszcze raz stało się faktem. Mały mostek może być nawet z plastiku. Mały domek można by postawić nawet kilka tysięcy metrów nad poziomem morza. Tylko że tam jest strasznie stromo, a domy lubią stać na płaskim. Cóż tego, kiedy człowiek najbardziej lubi drapać się tam, gdzie go nie swędzi, a już szczególnie lubi, gdy jest to skrajnie niebezpieczne. Technologia lubi jednak wyzwania. Buduje mosty z niemożliwych materiałów, a domy w niemożliwych miejscach. Człowiek nie jest stworzony do tego, by wypoczywać na stojąco. Zdecydowanie nad pion przedkłada pozycję horyzontalną. Własne M1 na wysokości 2 km nad poziomem morza musiał więc zbudować z super wytrzymałych lin, lekkich stopów metali i tkaniny o specjalnych właściwościach. Potrzeba też było niemało zręczności. Gdy okazuje się, że jest zbyt stromo, by zbudować dom, człowiek go po prostu zawiesza. Wszystko jak w życiu. Ciasne, ale własne. Na pytanie po co można odpowiedzieć dwojako. Jest to niezwykły poligon doświadczalny, gdzie sprawdza się materiały i pomysły potrzebne ludziom z dala od wielkich gór. Ale jest to także chęć sprawdzenia, czy niemożliwe jest wykonalne. No popatrz, prawie jest wykonalne. Jeszcze tak. Doskonale. Przesuwamy tutaj. O. No i jest. I teraz wystarczy zarzucić płaszczę tropiku i fantastyczny namiot wysokogórski. To przy okazji. I zobacz, jaka awangardowa konstrukcja. Naturalnie, ale ja bym nie przesadzał z tym poligonem, bo wiesz, ja lubię rzeczy nowe, lubię także poszukiwania takich spraw w bardzo tradycyjnych dziedzinach, takich na przykład jak budownictwo. Ale bez przesady, bo przykłady takie z namiotami i z tymi mostami typu kładka, to nie są rozwiązania dla prawdziwego budownictwa. Skala nie ta. Znaczy, chcesz powiedzieć, że to jest przykład może interesujący, ale śmieszny. No zresztą otóż, namioty, konstrukcje napinane są starsze niż konstrukcje budowane. Otóż w żadnym wypadku nie jest to prawda. Jeżeli zastosujemy do tych konstrukcji odpowiednio nowoczesne, oczywiście rzadko jeszcze spotykane tworzywa, okazuje się, że konstrukcja namiotu i zasada namiotu może być sposobem budowania niesłychanie szerokiej gamy różnych poważnych konstrukcji, począwszy od hangarów lotniczych, a na sklepach skończywszy. I nikt mi nie powie, że jest inaczej, bo są na to dowody. Najpierw są zakłady mechaniczne, konstrukcja dźwigaru.
A może inaczej. Najpierw jest cel, dach nad 1000 m2 powierzchni. A może jeszcze inaczej. Najpierw była idea. Patent z 1983 roku dla młodego australijskiego inżyniera Louisa Hardinga. Jeden z brzegów konstrukcji kotwiczy się w betonowym fundamencie, drugi jest swobodny. Reszta to wiara w sprężystość. Tony wyciśnięte z hydraulicznych siłowników dokonują geometrycznej magii. Płaski świat wybrzusza się w trzeci wymiar. Kopuła staje jak napinana sprężyna, bez podpór dźwigarów czy kolumn. Piękna jak prawa mechaniki, które ją zrodziły, i mocna jak aksjomaty geometrii. To jest coś więcej niż pomysł na konstrukcję dachu. To całkowicie nowy system budowania. Wszystkie instalacje kompletuje się przed napięciem na poziomie gruntu. Oświetlenie, przewody i agregaty wentylacyjne, systemy przeciwpożarowe, nawet tory dla podwieszanych wagoników, jeśli celem jest budowla magazynowa. Także pokrycie kopuły, wykonane ze zmyślnie falowanej blachy tak, by mogło napinać się razem z dźwigarami. To trochę jak model statku w butelce, który rozkłada się za pociągnięciem sznurka. Z jękiem lin całość wstaje jako całość. Wytrzymałością bije to na głowę tradycyjne kopuły. Testy udowodniły, że budowlom tym nie straszne są wiatry, huragany, nawet tajfuny. Zdały też swój egzamin na terenach o wysokiej aktywności sejsmicznej. To jest mocne. To jest bezwstydnie awangardowe. Na placu budowy nie ma kłopotów z instalacją dźwigów i wind. Przy składaniu kopuły ludzie pracują na wysokości co najwyżej 2 metrów. Bezpiecznie i ludzi nie trzeba wielu. Kilkuosobowa grupa dokonuje montażu w ciągu 2-3 tygodni. Pomyśleć, że są miejsca na świecie, gdzie czas realizacji inwestycji budowlanych liczy się latami. I jeszcze drobiazgi. Koszty. I tu, im większa kopuła, tym taniej. Przy rozpiętości 200 metrów koszty tradycyjnych dachów byłyby już 10-krotnie większe. To mogą być hangary, hale sportowe czy widowiskowe, fabryki, wielkie obiekty komunalne, magazyny, a wszystko bajecznie funkcjonalne. Żaden pylon, kolumna czy podpora nie zakłóca funkcji wnętrza. Gdy wszystko na poziomie ziemi jest już gotowe, budynek wznosi jeden operator obsługujący hydrauliczną wspomaganą komputerem centralnym. Czas napinania nie przekracza godziny. Nawet projektowanie odbywa się już w splinterskim tempie. Pakiety programów na komputery graficzne domagają się tylko danych początkowych. Powierzchnia, wysokość, rozpiętość, no i oczywiście przeznaczenie. Bo każda kopuła odpowiadać musi potrzebom konkretnego zamówienia. Sydney, okolice jednego z portów lotniczych. Wielki hangar dla sterowców używanych podczas akcji reklamowych. Kopuła naprężona do granic wiarygodności. Budowano ją 5 tygodni. Perth. Największe w Australii centrum handlowe pod jednym dachem. Środowisko sklepowe przyszłości. A wszystko zaczęło się od pomysłu sprzed zaledwie 5 lat. Pomysłu młodego człowieka, który miał odwagę uwierzyć w siły sprężystości. Fakt, że wśród rozwiązań budowlanych, z którymi się zetknąłem, to jest najbardziej rewolucyjne. Jeszcze może odrobina szczegółów. Podstawą jest dźwigar, dziwny. Dolny fragment zbudowany jest z takich na takich złączkach, teleskopowo wchodzących jedna w drugą. I w związku z tym, jeśli tam w środku zacznie ściągać się linę, dół będzie zmieniał swoją
długość i w efekcie całość będzie się naprężała. Znakomity pomysł, również ten z budowaniem wszystkiego właściwie na ziemi. Tylko że jeśli nawet patrzeć na te kształty XX wieku, no jednak przychodzi zastanowienie, że tego nie buduje się w pustyni, tego nie buduje się na piachu. No ostatecznie tu też gdzieś muszą być łazienki i kanalizacja. To musi być na przygotowanym terenie, nawet jeśli przygotowanie jest prostsze niż w przypadku tradycyjnych budowli. I kolejny mój drogi mit. Otóż okazuje się, że wcale tak być nie musi. To tylko nasze tradycyjne przekonania o tym, że uzbrojenie terenu jest tym najbardziej ważącym w budownictwie elementem, bo bez niego nic się nie da zrobić, powoduje, że tak myślimy. Okazuje się, że nie. Tak samo jak możliwe jest budowanie wspaniałych lotniczych hangarów niemalże w podobny sposób jak namiotów, tak samo możliwe jest zrobienie pewnej konstrukcji z betonu i stali, uzbrojonej tak, by mogła ona sobie stanowić wewnętrznie zamkniętą całość, w której wszystko, co potrzebne do życia, będzie już w środku. Mało tego, okazuje się, że można ją wybudować wcale nie na lądzie. Może ona po prostu pływać. Wschodnie wybrzeże Australii. Jedno z miejsc, które śmiało można zaliczyć do 7 cudów świata. Wielka rafa koralowa. 2200 kilometrów podwodnych gór, których piękna nie odda żaden najwspanialszy nawet film. Trudno przypuszczać, by w takim miejscu, wśród bezkresnego oceanu, przyszło komuś do głowy budować domy. A jednak ci, których stać na oryginalny miodowy miesiąc, mogą wykupić bilety na pływającą wyspę. Zbudowano ją na specjalnych pływakach, które są platformą dla niewielkich dwupokojowych bungalowów. Wewnątrz telewizor, łazienka, skromna sypialnia, bez luksusów, ale wygodnie i porządnie. Gustowne palmy rosnące tu i ówdzie dopełniają całości. Wewnątrz okrągłej pływającej wyspy naturalny basen wypełniony oceaniczną wodą. A wszystko to razem, nowożeńcy, basen i palmy, porusza się majestatycznie po oceanie na uwięzi za potężnym holownikiem. Pływająca wyspa znika wkrótce za rufą szybkiego katamaranu, który przepłynął już prawie 60 mil od brzegu. Na horyzoncie pojawia się port przeznaczenia. W rejestrach morskich nosi nazwę John Brewer i jest traktowany jak statek. W przewodnikach turystycznych nosi nazwę Cztery Pory Roku i jest traktowany jak pięciogwiazdkowy hotel. Ma nawet własną flotyllę, która zaopatruje go w świeże ryby. Nic więc dziwnego, że katamarany, które utrzymują komunikację z oddalonym o 60 mil lądem, mają zawsze komplet pasażerów. Jest to jedyny na świecie pływający hotel zacumowany w pobliżu rafy koralowej. Niezwykłe skrzyżowanie platformy wiertniczej, statku i luksusowego hotelu. Jeden? 0,15. Z
0:30. Mimo pięknych zagrań z obu stron, mecz nie wzbudził zbytniego entuzjazmu nielicznej widowni. Game, set i mecz. Jak wszystko, co buduje się na wodzie, także kort tenisowy jest konstrukcją pływającą. Grube liny cumownicze wiążą go z hotelem na dobre i na złe. Bo w tych strefach huragan jest zawsze możliwy. Pływający hotel ma 6 pięter, 2 przeszklone windy na zewnętrznej ścianie, 200 pokoi i 3 restauracje. Ma prawie 90 metrów długości i 30 metrów szerokości. Maksymalne zanurzenie wynosi 6 metrów. Na pytanie, czy hotel pływa, odpowiedź jest dość trudna. W zasadzie nie zmienia swojego miejsca na oceanie. Niemniej kołysze się delikatnie lub całkiem solidnie, zależnie od stanu morza. Jak na 6-piętrowy budynek z betonu i stali, całkiem nieźle. Dla mieszkańców uczucie tego delikatnego falowania jest zupełnie niezwykłym przeżyciem. Wszystko działa w systemie zamkniętym. Sam produkuje wodę i energię, sam też niszczy odpady. Ochronę pożarową zapewniają automatyczne systemy gaśnic wodnych i halonowych. Jeden z 200 pokoi. Niezbyt wielki, ale doskonale wyposażony. Kolorowy telewizor, telefon, lodówka. Świtem budzi człowieka to delikatne kołysanie i linia horyzontu, która unosi się i opada. Wystarczy wyjrzeć przez okno, by przekonać się, że to nie sen, lecz środek oceanu. Biologia ma swoje prawa i hotel musi im sprostać. W dodatku w taki sposób, by absolutnie zachować czystość rafy koralowej. Stąd zamknięty obieg ścieków, podciśnieniowe toalety, takie jak w samolotach, i słodka woda w kranach i prysznicach w dowolnej ilości, bez żadnych ograniczeń. Tak wygląda fabryka słodkiej wody pływającego hotelu. W podziemiach, a raczej poniżej linii wodnej, słona oceaniczna woda przerabiana jest na wodę pitną. Odsalarnia działa na zasadzie odwrotnej osmozy, korzystając ze specjalnych filtrów biologicznych. Stąd pochodzi woda do picia, gotowania i dla celów higienicznych. Jest to ponoć najlepsza woda w Australii. Dwie niezależne instalacje produkują 75 ton słodkiej wody na dobę każda. Na wszelki wypadek na miejscu działa podręczne laboratorium kontroli jakości. Na wypadek pożaru lub przecieku wody, cała podwodna część hotelu podzielona jest na strefy bezpieczeństwa, które zamyka się zdalnie sterowanymi zasuwami. Co ty, Antkawicz? Śmieci niemal w całości spala się na miejscu w specjalnych piecach. To, czego nie można spalić, wywozi się na składowiska odpadów na lądzie. Nawet najmniejszy śmieć nie ma prawa dostać się do laguny. Hotel zacumowany jest przy użyciu 8 kotwic, z których każda waży 18 ton. Łańcuchy kotwiczne o grubości 8 cm mierzą łącznie prawie 1,5 km. Kotwice podnosi się tylko wówczas, gdy nadchodzi huragan. Hotel sztormuje, a goście ewakuuje się na ląd helikopterami.
niezwykły wyczyn inżynierów wzbudził równie wiele zachwytów, co i protestów. Udowodnił, że zamki na wodzie budować już można. Pozostaje tylko pytanie, po co? Może po prostu w ramach eksperymentu. A może dlatego, że przestało nam się już podobać budownictwo, bo nie spełnia zadań godnych końca XX wieku? A może dlatego, że są gdzieś takie miejsca, gdzie nie ma szans na plantowanie, przygotowanie terenu, wprowadzenie ciężkich maszyn budowlanych, a my będziemy chcieli tam być i mieszkać. Bo jak się wydaje, są cele dużo ważniejsze niż tylko ten mały, prywatny dach nad głową.